SCP-3008 to, krótko mówiąc, nieskończona IKEA. Fundacja SCP zajmująca się anomalnymi bytami i ich zabezpieczeniem przejęła teren, na którym sklep się znajduje i przemieniła go w swój ośrodek badawczy. Po wejściu do środka obiektu szanse na odnalezienie wyjścia są praktycznie zerowe. Za dnia jest w pełni bezpieczna, jednak w nocy szwenda się po niej personel. Zdeformowane istoty przypominające pracowników IKEA, którzy za wszelką cenę próbują zabić nieproszonych gości. Jednak czy da się z niej uciec? Czy da się przeżyć? Dziś przedstawię wam parę ciekawostek o nieskończonej IKEA i 10 sposobów, jak w niej przetrwać. Na początku podzielę się z wami listą, którą znalazłem w internecie jakiś czas temu, która nazywa się po prostu Jak przeżyć w IKEA. Nie nawiązuje ona do SCP, jednak jest dość zabawna, więc myślę, że tak czy inaczej wam się spodoba. Później przejdziemy do konkretnych sposobów przetrwania w SCP-3008, które będą po części wzorowane tą listą, a także dziennikiem osoby, która już raz przeżyła pobyt w nieskończonej IKEA i udało jej się uciec. Jeśli chcecie posłuchać trochę więcej o samym obiekcie SCP-3008, tylko i wyłącznie w konkretach, to polecam swój film, w którym czytam pełny raport nieskończonej IKEA. Tak więc, panie i panowie, oto jak przeżyć w IKEA według HGK-477. Punkt pierwszy. Nigdy nie wchodź do środka po godzinie zamknięcia. Punkt drugi. Nie pomyl się w nazywaniu produktów z IKEA. To, co przyzwiesz, będzie cię prześladować. Punkt trzeci. Nie ufaj strzałkom. Punkt czwarty. Ściany się poruszają, a nowe pojawiają się znikąd. Punkt piąty. Pod żadnym pozorem nie zostawaj po godzinach zamknięcia. Punkt szósty. Nie pytaj pracowników o drogę do wyjścia. Większość z nich została uwięziona w budynku, odkąd podpisali kontrakt. Ci niegdyś szczęśliwi i dobrzy ludzie stali się mściwi. Nie ufaj im. Oni chcą, żebyś został. Punkt siódmy. Pościel łóżko po tym, jak je wypróbujesz. To sprawia, że się złoszczą mniej. W przypadku, gdybyś utknął. Punkt pierwszy. Znajdź Johna. Żyje w tym sklepie od jakichś 6 lat, niezauważony przez nikogo. Punkt drugi. Unikaj kontaktu wzrokowego z pracownikami szwędającymi się dookoła. Punkt trzeci. Chowaj się, kiedy tylko możesz. Punkt czwarty. Rodziny duchów żyjące w pokojach pokazowych nie zdradzą cię. Punkt piąty. Nie kradnij ołówków, to zdradzi twoją pozycję. Punkt szósty. Unikaj przechodzenia przez strefę z łóżkami. Stworzenia śpiące tam nie będą mile nastawione do twojej wizyty. Punkt siódmy. Jeśli muzyka z lat 30. zacznie naparzać z głośników, to znaczy... to znaczy, że Walter Złota Rączka zauważył cię i chce przebić ci łeb śrubokrętem. Punkt ósmy. Biegnij! Punkt dziewiąty. Często rzuca żartami poprzedzającymi śmiech personelu IKEA, który roznosi się echem przez sklep. Nie spuszczaj gardy. Punkt dziesiąty. Otwieraj jak najwięcej szaf. Niektóre z nich są magicznymi portalami. Módl się, byś znalazł jakiś, zanim on znajdzie ciebie. Punkt jedenasty. Przez portale przechodź tylko w ostateczności. To, co znajdziesz po drugiej stronie, zazwyczaj nie jest zbyt przyjemne. Punkt dwunasty. Jeśli nie ma innej opcji, spróbuj wymówić nazwę najbliższego mebla z IKEA. Ziemia zacznie się trząść. Przygotuj się na najgorsze. Okej, to było coś. Nie powiem, że czasem łażąc po IKEA sam mam wrażenie, jakbym był w domu wariatów bez końca, ale to w końcu nadal tylko zwykła IKEA. Wróćmy teraz do naszego SCP-3008, czyli prawdziwej, nieskończonej IKEA innego wymiaru. Powiem szczerze, że porady z HGK-477 byłyby przydatne i tutaj, jednak pozwólcie, że trochę je zredaguję. Oto oficjalna lista sposobów doktora Piu, jak przetrwać w SCP-3008, nieskończonej IKEA. Po pierwsze, jeśli już zorientowałeś się, że sklep, do którego trafiłeś, to niezwykła IKEA, a wyjście za tobą nagle zniknęło, nie panikuj. Weź głęboki wdech i idź w jednym kierunku. To pozwoli ci się upewnić, że znajdujesz się nadal na tej samej trasie, którą szedłeś i dzięki temu masz mniejsze szanse na zgubienie się. Skupiaj się na poszczególnych punktach charakterystycznych terenu. Czytaj i zapamiętuj nazwy alejek. Po drodze możesz spotkać szwędający się personel, okropne istoty o powyginanych kończynach i nieproporcjonalnym ciele. Pod żadnym pozorem nie zwracaj na nich uwagi. Po drugie, chwyć się za jeden z ołówków i kartkę papieru. Nie, w SCP-3008 nie grozi ci za to śmierć. Za to przyda ci się to przy sporządzeniu mapy. Notuj punkty kluczowe, żeby się nie zgubić. Może ci się to przydać na przyszłość.
Nie określono konkretnej wielkości tego wymiaru, uważa się jednak, że ciągnie się w nieskończoność, w każdym kierunku. Sufitu nie widać i spekuluje się, iż również nie istnieje. Mimo to, w środku nie wytwarza się żadna pogoda, więc nie musisz się martwić o ciepłą kurtkę na zimę. Tak, zostaniesz tu na dość długo. Punkt trzeci. Pamiętaj, światła gasną o 22. Do tego czasu musisz znaleźć schronienie. Będziesz miał 11 godzin, aż światła znów zostaną zapalone o 9. Jednak to nie oznacza, że możesz sobie smacznie spać w jednym z łóżek. W nocy personel staje się agresywny i spróbuje cię zabić. W dzienniku z SCP-3008 główny bohater mówi, że jakimś cudem przeżył aż tydzień poza miastem, śpiący jedynie w łóżkach i nie został ani razu zaczepiony przez te potwory. Ale lepiej nie ryzykować, ty możesz nie mieć takiego szczęścia. Znajdź jak najwięcej w miarę stabilnych mebli i ułóż je w fortyfikację, która zabezpieczy cię przed ich atakiem. Przygotuj sobie prowizoryczną broń do odpierania personelu. Noże z restauracji, ostrza z kosiarek, siekiera strażacka. Chwytaj się czego możesz. Nie bój się eksperymentować, twórz pułapki i inne przyrządy mogące bardziej cię zabezpieczyć. W dzienniku czytamy, że jedna z osób, które przeżyły, stworzyła działającą kuszę, używając znalezionych części. Punkt piąty. Skoro już jesteśmy przy ludziach i miastach, znajdź miasto. Jest ich pełno w SCP-3008, ponieważ, tak jak ustaliła fundacja, nieskończona IKEA to inny wymiar, do którego trafiają ludzie z wielu różnych rzeczywistości. To, że fundacja SCP zabezpieczyła budynek w świecie opisanym w raporcie SCP-3008, nie znaczy, że w naszym wymiarze każda IKEA jest równie bezpieczna. Miasta powinny być oświetlone i dobrze widoczne w nocy. Poznasz ich nazwy po nazwach alejek bądź sekcji, w których się znajdują. Kasy, zwroty, wózki to tylko parę z wielu znanych nazw osad, które mieszczą się w IKEA. Nie przywiązuj się jednak do nich. W historii opisanej w dzienniku autor notuje, że wiele z nich upadło pod napływem ataku personelu. Nigdzie nie możesz czuć się bezpiecznie. Po dotarciu do miasta możesz się zadomowić, zapoznać z ludźmi i dołączyć do społeczności ocalałych. Swoją drogą, koncepcja miast w nieskończonej IKEA na wałni z personelu przypominała mi zawsze serial The Walking Dead, w którym to ci, którzy przeżyli apokalipsę, tworzyli własne obozy i razem walczyli o przetrwanie. Jednak społeczności ludzi w SCP-3008 różni to, że są oni nad wyraz życzliwi i nie biją się o zasoby, których jest tutaj pod dostatkiem. Jeśli jednak nie znajdziesz żadnego miasta, jesteś zdany na siebie i musisz się jakoś posilić. Znajdź pożywienie. To nie powinno być trudne. W nieskończonej IKEA porozrzucane są kioski i minibary sprzedające klopsy czy hot dogi. Personel codziennie uzupełnia braki, więc nie martw się o śmierć głodową. Jak już znajdziesz kiosk, zanotuj go na mapie i wracaj prędko do swojej bazy. Sytuacja z kioskami jest o wiele prostsza, jeśli znalazłeś miasto. Większość społeczności wysyła na zwiady małe grupki, które wracają z jedzeniem. Jest to o wiele efektywniejsze i wspomaga przy tym większą ilość osób. To samo tyczy się aptek. Autor dziennika zanotował, iż takowe również udało mu się napotkać. Mogą być bardzo przydatne w nieplanowanych kontaktach z personelem. Szybkie zatamowanie krwawienia może być kluczowe w twojej obecnej sytuacji. Skoro już przy tym jesteśmy, nie wchodź w kontakt z personelem. Są silniejsi od ciebie, więksi od ciebie i momentami potrafią być szybsi od ciebie. Wszystko zależy od danego osobnika, jednak zazwyczaj wystarczy im jeden cios, by cię powalić. Gdy jednak będziesz zmuszony do walki, bo ucieczka będzie niemożliwa, dźgaj i uderzaj co popadnie. Personel nie krwawi, ale upadają jak zwykły człowiek, gdy zaczniesz robić w nich dziury. Ich atakom będą akompaniować spokojne stwierdzenia pokroju: sklep jest zamknięty, proszę opuścić budynek. Gdy będzie już po wszystkim, o ile przeżyjesz, pozbądź się ciał. Nawet martwy personel jest niebezpieczny, ich ciała zwabiają bowiem więcej osobników. Bądź uważny, każdy fragment ciała się liczy. Autor dziennika notuje, że miasto Zwroty upadło, gdyż w środku znajdował się mały fragment martwego personelu. Krąż między miastami. To prosta taktyka, ale ryzykowna, ponieważ niektóre miasta dzielą odległości rzędu parunastu kilometrów. Jeśli droga do innego znanego miasta zajmuje więcej niż kilka dni, możesz sobie odpuścić, ale pamiętaj, że stagnacja nie sprzyja rozwojowi, a twoje szanse na ucieczkę zmniejszają się. W dzienniku zapisano, że zwiadowcy czasami widzieli wyjście, jednak często znikało im tuż sprzed oczu, gdy tylko pod nie podbiegli. Innym razem słyszano o człowieku, który widział wyjście i udało mu się uciec. Nie siedź w jednym miejscu i poruszaj się pomiędzy osadami. Zawieraj znajomości i ucz się nowych rzeczy od ludzi, którzy siedzą w IKEA dłużej niż ty. Jednocześnie jedna z ważniejszych porad to nie bój się być sam. Owszem, możesz sobie pozwolić na poznanie paru osób, ale nie przywiązuj się do nich. W nieskończonej IKEA pod nawałnicami personelu ludzie giną bardzo często. A rozstania z osobami poznanymi w środku są często bardziej bolesne niż zmierzenie ręki przez potwory w uniformach. Istnieje opowiadanie o SCP-3008, w którym główna bohaterka wychodzi na zwiady, w rękach trzymając zegarek, prezent dla swojej ukochanej, która została w jednym z miast. Idąc, zastanawia się nad swoją historią, lecz w pewnym momencie na horyzoncie majaczy jej znak wyjścia. Osobiście zawsze uważała, że to tylko bajki, lecz teraz miała je tuż przed sobą i musiała skorzystać z okazji. Jednak z jednego cierpienia przeszła w drugie, gdyż po wyjściu na zewnątrz, teraz serce rozdzierała jej tęsknota za swoją miłością, która została uwięziona w środku.
Jedyne co jej zostało to zegarek marki IKEA, który anomalnie pojawia się i znika w rzeczywistości. Nazwa modelu zegarka to Tiala, skąd pochodzi tytuł opowiadania. I w końcu najważniejszy sposób na przetrwanie w nieskończonej Ikei – szukaj wyjścia. Wiele osób popełnia ten sam błąd, zasiadują się w miastach, przyzwyczajają się do ludzi, nawet nie próbują wyściubić nosa poza bezpieczne mury i powoli odpieranie fali personelu i życie na krawędzi staje się ich rzeczywistością. Ty bądź inny, nie bój się podróżować, rozglądaj się, a może kiedyś natrafisz na migoczący znak wyjście. Zapiszcie sobie to wszystko uważnie, kto wie, czy przy następnej wizycie w Ikei to właśnie nie ty staniesz się kolejną ofiarą SCP-3008. Jeśli podoba ci się taki format analizy danych obiektów SCP, daj łapkę w górę pod tym filmem, to będzie dla mnie sygnał, żeby robić ich więcej, dodać trochę humoru, trochę informacji o siebie i połączyć to w sprytną analizę. Jeśli jesteś tutaj nowy, oczywiście zachęcam cię do subskrypcji, mam nadzieję, że następne i inne filmy na moim kanale również ci się spodobają. Tak więc, dziękuję wam wszystkim za uwagę, to było SCP-3008, nieskończona Ikea, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.